Szanowni Państwo, zwracam się do Was z ogromną prośbą, apelem i proszę, żebyście odpowiedzialnie podeszli do coraz trudniejszej sytuacji epidemicznej, jaka panuje w powiecie dębickim. Na dzień dzisiejszy w naszym szpitalu przebywa blisko 180 osób chorych na COVID-19, z czego kilkanaście, kilkanaście dzieci. Tylko w ubiegły weekend, czyli w ten weekend, który minął, czyli dwa dni temu zmarło 9 osób. Bardzo Was proszę, żebyście zachowali rozsądek, rozwagę, odpowiedzialność i przestrzegali wszystkich przepisów, które są nałożone na nas przez Państwo i służby epidemiczne. Szpital nie jest w stanie więcej osób pomieścić, niż w tej chwili w nim przebywa. Oczywiście wiąże się to z personelem medycznym niezbędnym do opieki nad chorymi i z tlenem, który jest niezbędny przy leczeniu chorych na COVID-19. Bardzo proszę, bądźmy odpowiedzialni, bardzo proszę, Abyśmy w te święta zachowali szczególnie warunki ostrożności, żebyśmy nie narażali osób starszych, żebyśmy nie narażali osób chorych, żebyśmy po prostu nie narażali swoich rodzin i bliskich na to nieszczęście zakażenia się tą naprawdę poważną i śmiertelną chorobą. Bardzo państwa proszę, zostańmy w domach, bardzo państwa proszę, zachowajmy się odpowiedzialnie i razem przeczekajmy ten trudny czas i zwalczmy tą trudną chorobę. Dziękuję bardzo.